Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bez wstępu, ponieważ jestem przeziębiony. No i zależy mi na tym, żeby nagrać jak najszybciej ten film. Jesteśmy w trybie kreatywnym i sprawdzimy sobie, co nowego zostało dodane wraz z nową aktualizacją. Jak widzicie, mam ubranego Brutusa, a w tym miejscu, moi kochani, jest Grota 2.0. Dokładnie w tym miejscu na mapie. Zobaczymy, jak za chwileczkę nazywa się ta miejscówka. Zobaczymy, jakie zmiany zostały wprowadzone. I opowiem wam kilka ciekawostek dotyczących nowego bossa. Nowy Brutus będzie miał 650 punktów osłony i 650 punktów życia, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Będzie rzucał granatami. Jego atak dodatkowy, czyli szarża, regeneruje mu się jakby co 10 sekund, więc co 10 sekund on atakuje z tej szarży. Wbijamy sobie do środka i zobaczmy, jak to wygląda. O kurcze, powiem wam tak, wygląda to epicko. Ta grota jest chyba większa od ostatniej groty. To chyba nie jest boss, to jest chyba pomocnik bossa. Czy ja mogę zeskoczyć tego? Hopsa! Złapać trolki? Oczywiście, że mogę. I sobie powolutku sprawdźmy, co tutaj na nas czeka. Słyszę jakieś głosy botów. Patrzcie! Heavy pompa powróciła do gry, a myślałem, że to będzie bait. Ale faktycznie ta heavy pompa wróciła. Mamy tutaj skrzyneczki i też tutaj w tej grocie gdzieś prawdopodobnie, moi drodzy, jest safe. Tak jest. Nie kłamę was. Karty do safe'u są dostępne już w grze. Mamy launchpadzika. Co mam tutaj jeszcze? Flargana. Zróbmy tak, że wezmę flargana. Strzelę. I zobaczmy, czy podświetla nam bossa. Tam coś jest. Jest szansa, żeby tam był boss. Może ja wezmę sobie tak, flargana. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, jak ta pompa dziwnie strzela, czy wy to widzicie? Ta pompa jest totalnie teraz useless. Wow. O dobra, pokonaliśmy pierwszego Ayogarda. Z nowości, które jeszcze zostały dodane, to takie, moi drodzy, zapisałem sobie na kartce. SMG, jego damage został zmniejszony o 2 punkty. Każdy gatunek SMG został zmniejszony o 2 punkty. Wiem, że wielu graczy narzekało na szybkość strzelania tego SMG-a, bo teraz ten sezon jest mega spamowy. No ale niestety Epic Games nie posłuchało ludzi, tylko po prostu dalej zmniejsza damage, a nie zmniejsza prędkości ataku. Dobra, strzelmy sobie jeszcze raz i sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Weźmiemy sobie też tą broń. I proszę państwa, wchodzimy do środka. Hello, hello, hello. Czy jest tu jakiś boss? Okej. Coś słychać. Ale to chyba dalej były tylko i wyłącznie Ayogardsi. Mamy tutaj jeszcze jakieś przejście. Okej, możemy wejść tędy, zobaczyć, gdzie wyjdziemy. Okej, patrzcie, jaka kozacka miejscówka. Jakaś ukryta miejscowa. Wow. Tutaj polecam każdemu latać sobie. Jak będziecie na tej miejscówce, od razu tam wbijajcie, bo jest dużo itemków ciekawych. Są te skrzyneczki, są apteczki, a czy apteczki, beczki do leczenia. Z dodatkowych jeszcze, moi drodzy, tutaj zmian jest szybkość przeładowywania szybkiej pompy. Została zwiększona, jak dobrze wiecie, ta pompa była znerfiona. W tym miejscu mamy safe, dobrze wiedzieć. I ta pompa szybka, bardzo wolno ładowała tę amunicję. Jakby postać pierwszy raz w życiu to robiła, ja się zawsze śmiałem z tego. No ale na szczęście zostało nam to już zwiększone, więc super. Ale ja dalej nie widzę bossa. Dobra, strzelmy sobie w grotę. Wow, kozacko to wygląda. Strzelmy sobie jeszcze raz tam. Jest! To chyba on! Czy wy to widzicie? To jest chyba on! Strzelam mu w plecy! Bum, 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 bum! Tak, tak, to jest ten nowy boss, który ma 1300 życia. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że on pewnie jest... Właśnie, rzuca granatami. O, to właśnie miałem powiedzieć, że on rzuca granatami. To jest najgorsze. I możemy tu się nadziać, a ja nie mam żadnego harpuna. Okej, ja bym chciał jeszcze go zobaczyć po prostu z bliska, jak on wygląda. Tak wygląda nowy boss. I mamy to. Pistolet maszynowo żądło Gunara. On się nazywa Gunar i wypadła z niego karta. Wow! Karta oczywiście podświetla nam save, tak jak było w poprzednich sezonach. Kozacko. Tutaj mamy jeszcze ukrytą skrzynkę, z której mi wypadł złoty SM. Kozacko. Powiem wam szczerze, że nie był jakiś to mocno
ciężki boss do zabicia, ale z pewnością nagram wam jeszcze jakiegoś shorta, jak w łatwy sposób pokonać tego bossa. Jak dobrze wiecie, fundamenta? Tak, to chyba był fundament. Tego James... Dwayne John Rocka pokonać było bardzo łatwy sposób przy pomocy harpuna. Więc teraz sobie tak samo postaramy pokonać tego bota, ale muszę znaleźć gdzieś w pobliżu groty, moi drodzy, beczki, z których mogą wypaść harpuny. Dobra, lecimy do tego sejfu i jestem mega ciekawy, ile będzie w sejfie skrzynek. Wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę za to, że otwieramy sejf. Jeżeli się cieszycie, że powróciła grota, zostawiajcie łapeczki w górę. 5000 łapek pod tym filmem i, moi kochani, startujemy z live'em na jakąś godzinkę, dwie. Spójrzcie na to. W środku znajdują się raz, dwa, trzy, cztery dropy i cztery skrzynie. Przecież to jest normalnie bogactwo. Wow! No i, moi kochani, oczywiście jutro na kanał wlecie tylko loot Safe Challenge. Oczywiście taki film na moim kanale musi się pojawić. No powiem wam tak, przekozacko to wygląda. Jest dużo kozackich itemków. Wow, nie spodziewałem się, że ta grota będzie tak przekozacka. Coś mi się wydaje, że to będzie jedna z lepszych miejscówek na mapie w tym sezonie. Dodatkowo dzisiaj o 24 do sklepu mają zostać dodane jakieś nowe skiny. Ja otrzymam oczywiście od Epic Gamesa nowe skiny i będą to takie skiny, jakich jeszcze nie było w grze. Więc jeżeli będziecie dzisiaj w sklepie kupowali jakieś skinki, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodziku Faral. Będę mega wdzięczny. No i pamiętajcie, żeby wbijać też na live'iki, które będę się starał teraz podczas ferii robić troszeczkę więcej. Jak dobrze wiecie, wystartowałem też z nowym kanałem. No i tego czasu na live'y oraz nagrywanie gierek na bieżąco mam troszeczkę mniej, ale staram się was nie zawodzić. No powiem wam tak, w skali od niego do 10 tą grotę oceniam na mocną dyszkę. Tak to wygląda, moi drodzy, z góry, a nazwa tej miejscówki na razie nie jest mi znana, bo muszę wejść w normalny meczyk. No co mogę powiedzieć? Zarąbista miejscówka, jara się w opór, dzisiaj live, więc wbijajcie, będziemy losowali też fałdolce dla wspierających z kodem Farel, więc można sobie zawsze jakieś fałdolczyki wygrać. Dobra, jesteśmy na szczycie góry. To co, widzimy się na live'ie, trzymajcie się, cześć!